Basen to najpopularniejszy fragment obiektów MOSiR-u. Kołobrzeżanie z przyjemnością korzystają z całej oferty basenu, nie wszystko jednak działa tam jak trzeba. Rzeczywiście od początku funkcjonowania obiektu i ta zjeżdżalnia jest pierwszą zjeżdżalnią, mieliśmy cały czas problemy. One głównie polegały na tym, że fragment styku zjeżdżalni z ścianą graniczącą z hotelikiem obecnie niestety nie został w sposób idealny zabezpieczony i wiecznie mieliśmy przecieki. W związku z powtarzającymi się problemami postanowiono ze zjeżdżalnią zrobić porządek. Wystawiliśmy tą zjeżdżalnię na sprzedaż. Dlaczego? Dlatego, że zajmuje ta zjeżdżalnia po pierwsze sporo powierzchni, przestrzeni wewnątrz basenu. Przez to, że jest słabo użytkowana i ma te swoje mankamenty, po prostu zajmuje nam, w cudzysłowie, miejsce. Pojawiły się już pierwsze pomysły, co można by zainstalować w miejscu po zdemontowanej i sprzedanej zjeżdżalni. Bazy zabiegowej może nie, ale raczej odnowy takiej biologicznej, tak? Odnowy biologicznej, może jakiś stół do masażu tam udało nam się postawić i to będzie jakby rozszerzenie oferty hotelowej, bo wejście do tego będzie od strony hotelu. Ono będzie również od strony basenu, ale przede wszystkim będzie skierowane dla gości hotelowych. Dla miłośników szusowania w rynnach dobra wiadomość, pozostałe zjeżdżalnie oczywiście zostają.